witam wszystkich bardzo serdecznie, że nazywam się Patro89, a wy oglądacie serię Need for Speed Heat. Teraz jedziemy do Dexa. Nie lubię ruszać fabuły, dlatego sobie trochę pościgałem się i mam wyższy level i wyższe pieniążki. Więc to z tych wyścigów najlepiej właśnie dawać pieniądze, żeby ulepszać potem swój samochód, a potem jeździć sobie nocą, żeby uciekać przed policją, bo ja przegrałem wszystkie pieniądze, jakbyście nie chcieli wiedzieć, kiedy odłączałem kabel przypadkowo. Idziemy, Dex misja rozpoczęta. Hej Dex, dobrze cię znowu widzieć. Pokażę ci, jak dojechać na start. Jedź za mną. Zaraz zakręt w lewo. Nie ma Lukasa, co? No tak. Przepraszam. Wow. Jedźmy w prawo. Dorastaliśmy na tych drogach. Jesteśmy z Lukasem w tym samym wieku. Oczywiście jego kubański tyłek gorzej przeżył te lata. Nie wiedziałem, że mam jechać. To nie moja wina. Jedziesz tak krzywo, że nawet... Na którą jedziemy, nauczyliśmy się ścigać. A chyba jakaś stacja uzdatniania wody. Kiedyś śmierdziało tu jak na bagnie. Ale przez to było idealnie. Okropne powietrze, ale puste drogi. Kiedyś Lukas prawie wjechał w otwarty zbiornik ścieków. Spokojnie, od tego czasu go zadaszyli. Serio? Lukas jeździł tędy? Był ścigał też się? Ruszaj w prawo! W prawo, jasne. Teraz prowadzę treningi dla ludzi spoza miasta. Można poćwiczyć i nie ośmieszyć się na wyścigu Showdown. Jeśli zrobisz dobre wrażenie, może dam ci parę części, które przydadzą się na zawodach. To mi się podoba. Żebyś wiedział. Jesteśmy. Zobaczymy, co potrafisz. W jakim sensie? Mamy się ścigać, czy...? No to czekamy, co się rozwinie. Tak, no nie widziałem jeszcze. Bo nie, ja zawsze czekam na was, widzowie, żeby po prostu fabuły też nie znać, bo ja nie znam fabuły do końca, bo nie grałem, nie oglądałem wszystkich odcinków, oglądałem tylko fabularne. O! Wyścig! Super! Dla zielonych. Zobaczymy, czy dam radę. Mam wyższy poziom od nich, więc powinienem dać radę. Trzy, dwa, jeden, start! Jedź za mną, albo pokaż, na co cię stać. Pokażę, na co mnie stać, chłopie. Pokażę. Jestem szybszym samochodem na tym torze. Ze mną to nawet Dexter nawet przy mnie to jest taka. Dwa okrążenia czy trzy? Cztery! Nowość! Super! Dłuższe wyścigi to będzie większa szansa dla nich, dla tych żółtych. Dobry start! Dzięki! No i klapa. Jak zawsze muszę ci coś jechać. Dobra, jest, dobra. Uwaga. Jak to ślikam kwadrat, żeby nie było. Ja klikam czasami najczęściej kwadrat, bo to jest hamulec ręczny. Dzięki temu łatwiej można zrobić szybkie skręty. Nie użyłam tego hamulca za poprzednim razem. Gdzie ty jesteś? Dex, ty jesteś czwarty! A od jednego... od Nikosia jestem około 600 km, znaczy metrów dalej. Ostatnie okrążenie. Super.
nie jest walka, to jest wyścig. Dzień dobry, przepraszam. Widać, jaki mam poziom, jestem najwyższej. Piątka, nie! Pod koniec, ale udało się wygrać. Wow, Lukas się tego nauczył? Nie, tam się nauczyłem. Możesz tu wracać, kiedy chcesz. 9 tysięcy, dziękuję. Nazywam się Patrick. Edę gotuje jeszcze. Misja Dex ukończona, super. Dziękuję, ale nie. Nie zaliczę sobie. To ryścikowy zaliczę. O, tu jest jakaś farba. Sobie wezmę. Nawet dwie, dobra. Bo zawsze bieram to, co jest najważniejsze. Coś, co jest blisko. Jakbym wziął coś daleko, to bym nie brał. Dobra, a ja wolę mieć to blisko. No to mamy dwa stęgnącego. Dobra, czyli teraz musimy jechać do Anny. No tu ruszamy. Jechaliśmy i czas na ten następny rozdział. Zabłyśni. Z Anną oczywiście. Anną, przepraszam. Lepiej, żebyś był gotowy. Mi też miło cię widzieć. Jedź za mną. No to prowadź. Jestem od ciebie dużo, dużo szybszy. Słuchaj, tu nie chodzi o mnie. Chodzi o to, że ty masz wyrobić sobie nazwisko, żeby nasza ekipa poszła do przodu. Mnie ludzie już znają. Będę cię osłaniać, ale musisz to wygrać. Udowodnij, że nie jesteś jakąś ofermą, jak... Jak twoja poprzednia ekipa? Jesteś od nich lepszy. Miejmy nadzieję. Więc ci Speed Boys. Co o nich wiesz? No, Kennego już znasz. Czysty kryzys wieku średniego. Jest też Daryl. Mało mówi, ale to on ma największy talent. Okej. Okay. Oni są ekipą rankingową, więc wybierają trasę, a Kenny jest gościem, który nie lubi ułatwiać życia nikomu poza sobą, więc spodziewaj się niemiłych niespodzianek. Dobra. Czyli uważasz na Kennego. Dobra, Czego? Dzięki Anna. Anna. No to jedziemy. Nie ma na to czekać. Zaraz zaczynamy wyścig. Aż mi się ręce pocą. Aż do tego. Anna Rivera i jej niewydarzony kumpel. Myślicie, że dacie radę Speed Boys? Tak, damy. Hej, Dary. Hello. Pokażemy wam, jak się jeździ. Zaczekam na was na mecie. Idziemy. Tu jest tylko pierwsze miejsce, dasz radę. Spoko, Anna. Anna, jestem... To już nie mój... To nie mój pierwszy wyścig. O. Ale taki śliski. No, zapomniałem przecież, że jestem na terenie samochodowym. Przepraszam, z drogi śledzie, bo Patryk jedzie. 11%. Dobra, ochłaniam cię. Dzięki. Tak jest, wjechaliśmy na szczyt. Teraz już prosto w dół. A, Anna przecież powiedziała, przecież, że nam nie będzie pomagała. Będzie na tyłach. Jak coś. To ja mam wyrobić sobie nazwisko. Dawaj, jestem z tobą. Spokojnie, Kenny ode mnie jest daleko. Zanim żeby mnie tu znalazł, musiałby się naprawdę szybko pędzić. A jego auto nie jest takie szybkie, jak myślę. Znudził mi się asfalt. Spróbujmy czegoś innego. Dlatego... Nie ma to jak morska bryza.
Właśnie dlatego się ścigałem. Bo chciałem się... Tego się ścigałem poza nagrywkami, żebyście wy zobaczyli mnie w lepszej krasie niż wtedy, kiedy ja się ścigałem. To był mój największy błąd, który zrobiłem. To dopiero pół metek! I to był taki mój... Powiem, że błąd, ale przypadkowo źle to zrobiłem. Nie poznasz tego miasta, póki nie zobaczysz jego brudnej strony. To był mój jedyny błąd, że ja zacząłem od złej strony, a powinienem właśnie w dzień, a nie w nocy, przeuzbierać części. To był mój błąd. I ja płacę właśnie to każdemu. Dobra, już nie gadam, bo zaraz mogę przegrać. Spoko! metrów, zaraz będzie. 500 metrów, dobra, dawaj, 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 i... Już! Bum! Udało ci się zapisać złotymi skłodkami! Mamy to. Czarny ekran. Coś się zaraz zdarzy. O! Już. Chyba straciłam reflektor na zakręcie. Co walnęłaś? Nie wiem, jakiś kosz na śmieci. Teraz to już śmieci, nie? Hej, czy to nie twój... Ożesz! Nie. Budźcie się stało? Jest uciekinie. Ty! Odejdź od wozu. Dowód, już. Rivera, twój pojazd? Tak. Problem, panie władzo? Zależy. Mamy bardzo dużo zgłoszeń o podobnym pojeździe. Nielegalnie wykorzystywanym. Patrz do przodu! Co znaczy, że mam prawo go zarekwirować. Gdzie byliście? My tylko tutaj, myślimy. My. Ty, dowodzik! A dlaczego ja? Przygód. Fajne imię. Masz auto? Tak, mam. Tak, panie władzo! Gdzie jest? Stoi tam. Ładny. Chyba zabrałem nie ten. Shaw, jesteś już w drodze? Już jadę! Kluczyki. Dlaczego kluczyki? Kluczyki! Chcesz go mieć? Masz 10 dni. Lub kasacja. Chyba 10. Może mniej. Szerokości. Ten gość jest wredny. Nie. Chcę tylko do domu. W koniu, odwiozę cię. Skakuj do samochodu. Więc wszystko gra? Musisz zrozumieć, kiedy siedzę za kółkiem, to mam władzę. Czuję ją pod stopami. Ktoś chce się ze mną zmierzyć? Jasne, nie ma sprawy, dawaj. Ale kiedy ten ktoś mówi, proszę wysiąść z samochodu, to on ma władzę. A ja nie mam nic. Nieprawda, Anna. Prawda, mamy jeszcze siebie. Dzięki za podwózkę. Na koniec nocy. I co mamy? Hekasy zdobyte. Overola nie mamy, bo przecież nie ścigaliśmy nielegalnie. Poszło tylko na fabularnie 13.
O, wiadomości. Kiedy już się wydawało, że problem ulicznych wyścigów jest pod kontrolą, wczoraj w nocy grupa kierowców opanowała ulicę, wyrządzając szkody na tysiące dolarów. Wiele osób obawia się tego, co będzie dalej. To tylko pokazuje, jak bardzo mój oddział jest potrzebny. Bardziej niż kiedykolwiek. To było zupełnie niedopuszczalne. I obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to się już nigdy więcej nie powtórzyło. No to nieźle. Co nie graczu? Wiesz? To wygląda jak robota kogoś, kto chce zwrócić uwagę. To nic takiego. Nie tęsknisz? Nie. Podasz mi to? Anna cię chwaliła. Odszedł mistrz na miarę ligi. Ona tego jeszcze nie widzi, ale ja też nie widziałem. Ale są konsekwencje. Większe niż straty ekipy. Ale po tym wczorajszym jestem w szoku, że nie przyszła się chwalić. Tak. Była zmęczona. Tak. Jeśli masz czas, mam coś dla ciebie. Stary kumpel męczy mi dupę. Chcę wiedzieć, co potrafisz. Ma wejścia. To może ci się opłacić. Obczaję to. Dzięki. Dobra, Luz. Wyciągnijmy to. No to misję zakończoną mamy za błyśni. Przepraszam, odkasowało mi się. Dostaliśmy 13 dolarów dodatkowo. Hej, nie znasz mnie. Jestem Raziel. Mam twój numer oddany. W skrócie, kiedy ktoś w tym mieście czegoś chce, to ja dbam o to, żeby to dostał. Mam od tego przyjaciół. Na przykład kierowców. Dobrych kierowców. Słuchaj, umowa jest prosta. Klient zapewnia brykę, a ty dajesz swój talent. Podobno mogą nawet dorzucić coś ekstra gdzieś po drodze. Odezwę się, kiedy będę cię potrzebował. Okej. Wyzwania wyścigowe mamy, czy... Nie, dobra, mam pomysł. Pojedziemy nocą. Żebyście widzieli, jak to wygląda. Przyjdziemy się nocką, bo będzie fajnie. Jest ciemno, są wyścigi i zrozumiecie, o co chodzi z tym vibe'em, przepraszam. Zaraz zobaczycie te fragmenty, tylko zaraz to zobaczycie. Zaraz wrócę. Techniki. Więc nie licz za bardzo, że się pościgasz. Czeka na ciebie w porcie. Miłej zabawy. Dobra, czyli to będziemy mieli jakiś czas. Hej, szykuję kolejny wyścig. O. Idę coś zjeść, ale możemy się spotkać w drodze powrotnej, jeśli chcesz. Czyli w sumie mamy dwa wyścigi do wyboru, ale to w następnym odcinku. Teraz zobaczycie po prostu, jak to wygląda ten styl z ucieczkami z tym policjantem. Obławy super ludzie. I teraz lecimy w następnym. Chcę wam pokazać, jak maksimum można tego i jak łatwo zgubić policję tutaj w grze. Że jeśli ma się bardzo słaby poziom. Bo nie polecam wam, na przykład jak tam było na YouTubie, nie na skrzynki, w sensie na skrzynki możecie, tylko na początku nie możecie, bo nie macie tak rozwiniętego sprzętu. Dlatego warto sobie najpierw wziąć w górę wszystkie wyścigi, które są w słońcu i opanować, jak się kieruje, a potem wyścigi nocą i ulepszyć można najlepiej. Dzięki temu, gdy policja was szybko i pierwsze nie złapie, będziecie od nich szybsi, no i o to ich zgubicie. Nauczycie się kilku sztuczek. Bierzemy udział w kolejnym wyścigu i wam pokażę, jak umiem się ścigać świetnie. Znaczy pokażę wam fragment. Bo nie korzystam z tego odcinka, bo przecież muszę też popularnie też się zajmować. O,
Uwaga, chodu przez okienko. Przyspieszamy. I uwaga, skręcamy. Miał. Ej, miał się skręcić. Dobra, jeszcze raz. Dobra, dobra, jest, jest, jest. No i mamy glinę. Dzień dobry. Nic nie zrobiłem. Panie władzo. No i zniknąłem im. Będę to zacznie ścigać innych. O, o, kilka metrów jest od nami. Od nas. O kurcze, ona jest blisko nas. Skręcaj! O, o. Przecież przyspiesz, przyspiesz, nie proszę pod... O Jezu! Dobrze, że chociaż zrobiłem drifta. I kolejny raz, dzień dobry. Jest dobrze, jest dobrze. Jesteśmy kilkaset metrów od niego. Uwaga! To jest trudno, driftować jest trudno. Czasami to trzeba... Trzeba mieć odpowiedni wóz, a mój wózek jest jedynie do wyścigów. Uwaga, skręcaj! O właśnie. On mnie przyspieszy zaraz. Zaraz wygraj się. Jeśli się nie wyrobię. Ale trochę grę opanowałem, więc mam jakiś procent szans, że wygram. Dzień dobry ponownie. Ale ścigają innych, to jest plus. Tak to nie zajmują się mną, tylko nimi. Dlatego to jest jedyny plus, że mi nie ścigają. Skręcaj! Jeszcze bardziej, jeszcze... O! Idealnie. O, widzicie? Goni, gonią. Ale najgorzej jest też jeden z tych samochodów. To jest jeszcze koszmar. O, z tyłu są. Dzień dobry! No to goni... No mnie nas gonią. Dzień dobry. No jedziemy, jedziemy, jedziemy. O właśnie, to jest jedno z tych miejsc. Czekajcie. Musimy jechać pokrytnie w tą stronę. Dobrze, dobrze ja myślę. Tak, musimy jechać. O właśnie, musimy, czekajcie. I teraz. Uwaga. Właśnie zlikwidowaliśmy dwóch graczy. Ale oczywiście mówiłem o... Nie o graczach, tylko o... O zawodnikach. Zobaczmy, czy jest jakiś wyścig jeszcze taki... Taki terenowy. Ten jest fajny, dobra, idziemy tam. Tylko pojedziemy inną drogą. Obawa porosła jeszcze. Tylko trochę się uleczę. Nie leczę się? Dlaczego? A, no bo jest też noc, a nie dzień. No to będzie lekki problemik. No bo mi zostawią. Niech jedzie. Nie zdziwcie się, jak poczytacie o tym jutro w internecie.
Dobra, idziemy do mnie. Myślę, że teraz będę mógł na spokojnie, jak będzie tam stacja benzynowa, to mogę zaparkować i trochę uleczyć się. Bo zgaduję, że to działa jedynie wtedy, gdybym miał jeszcze słabszy samochód, to by już było gdzieś 1/4, bym dostał od nich. W górę jest gorzej, 207 na godzinę. Pomidor, zaraz tam dojedziemy. Tym razem ten wyścig nazywa się Walkiria. A wcześniej jeszcze najśmieszniejsze, więc śmiejcie się z tego. Był taki wyścig o nazwie Harnasz. A Harnasz to taka nazwa piwa. I to jest najśmieszniejsze. Może mają sponsorów albo wymyślili, nie wiem. O, Iskra, akurat Iskrę kojarzę, bo jak się ścigam zawsze to on. Ona, zawsze się z nią też ścigam. Nie wiem, może dlatego, że to jest pierwsza liga, a powinienem być z jakimiś szybszymi? To byłby też śmieszne. Droga jest nieprzewidywalna. Musisz patrzeć na mapę i na siebie. Są takie dwa twoje kierunku skazy. Dzień dobry. Uwaga. No to będziemy mieli jemności z policją. Dzień dobry! Mamy szczęście! Nie często się trafia okazja ścigać ten sam trend dwa razy jednej nocy. Ruszajcie wszystko. O Jezus! Przepraszam, przepraszam, że mówię ciągle o Jezus, ale po prostu ciągle wlatuję na to jedną rzecz. A nie powinienem wlatywać. Przepraszam, że nadciąłem, ale ktoś mi szedł do pokoju i musiałem zatrzymać. Po prostu nie lubię, jak ktoś mi przerywa. Dobra, idziemy. Jedziemy z prędkością prawie światła. Teraz to będzie hardcore, jeśli w ogóle mi się uda. Uwaga! Musiałem zmniejszyć prędkość, bo przecież to... Przy tym to trzeba na chyba kilkaset kilometrów na godzinę, nie? Bo no powyżej. Będę się nie da deliktować wtedy. Będzie znowu wyprostowana droga, to wtedy pogadamy. Uj! O, tu jest droga wyprostowana, to można by przyspieszyć. Wydajemy, że też chcemy to wygrać. I trochę powkurzyć policjantów za to, co mi zrobili poprzednim razem, kiedy się ścigałem. Na trzecim, bo to już to było poza kamerami, nawet tego nie nagrałem, ale grałem tak sobie na swobody. Chciałem walnąć ten głupi samochód, policjanta za to, co mi zrobił, a zgadnijcie, co się stało. Normalnie se jadę, wjeżdżam na nich, a oni nagle mają trójki, chcę się pościgać i nagle... O kurczę. Tego to się nawet ja nie spodziewałem. Mam bardzo taki, nie powiem, że najsłabszy, ale muszę sobie, jadę, będzie chwila przerwy. No to jeszcze gorzej, mam najniżej, muszę się jakoś zabezpieczyć, muszę się naprawić, bo jeśli policja mnie złapie teraz, no to będę miał przegrane. Będę na przegranej pozycji, dosłownie. Na szczęście pojechali drugą stroną, więc nie jestem bezpieczny, jestem bezpieczny. Tylko żeby mnie nie dogonili. Nas nie dogania. O-o. Dobra robota, tylko niech już tym razem nie ucieknie.
ale ci zwieje. Chyba chce się bawić w chowanego. Znaleźć go. Trzeci poziom obławy, super. O, o. Szybko, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Tu jest pełno gliniarzy, muszę jakoś zwiać. I nawet to miejsce jest zabezpieczone. Gdzie jest najbliższy przystanek i można się łatwo naprawić? W którym jesteśmy? Na trzecim? No to wystarczy mi chyba. Czyli w sumie mogę pojechać tutaj. Tylko, że muszę uważać na... O, właśnie na to. To prawo. Super żenada. Koniec pościgu. Wracajcie na patrol. O, o! W prawo! Nie skręcaj. Jest. Jest jeden plus tej wyścigu. Teraz szybko, szybko. Super, uleczyłem się. Powiem tak. Mógłbym teraz być niemądry i się pościgać, ale... Ale wolę użyć głowy, bo ostatnim razem, kiedy się ścigałem jeszcze dodatkowo, to się źle to skończyło, ale mam już 3 na plusie, czyli to jest w sumie bardzo potężna liczba. Mi chodzi tylko o części. Więc teraz zakończymy nockę. I idziemy spać. Gdzie jest garaż? A, tu jest garaż, dobra. Wejdź do garażu, no i nockę skończona. Zarobiłem trochę, 125 tysięcy, a znaczy z tego jeszcze dodatkowych. Bo 3 razy nagroda. Czyli w sumie mamy, jak tam było napisane, prawie 16 level, ale mamy 15. I mamy nowe dostępne części. Mamy 9 samochodów. To są jakieś staruszki. Napiszcie, który samochód jest taki super do... Może już go blokowałem na poziomie 15. Napiszcie mi, który samochód jest taki dobry do wyścigów. Znaczy do driftowania, konkretnie mi chodziło. Ale najpierw co... Unowocześnijmy nasz samochód. Tak, żeby był na plusie, nie na minusie. Chcemy, żeby prędkość podskoczyła. To musi być za 30 tysięcy. Nie ma bata, musi to być. Chodzi o to nam, żeby wszystko było jak najlepsze. Nie chcę kupić duplikatu, chcę kupić dużo, dużo lepszy. O! Za 9 tysięcy, dobra. Standardowe. Za 10 koła, dobra. Okej, okay, skok nitro, skok. Modyfikator nitro, modyfikator. Samopujące opony, zwiększenie. Co by tu wybrać? Bo fajnie by było mieć dodatkowo. Przedmiot powoduje odnowienie nitra podczas skoków. Nie. Podmiot powoduje odnowienie nitra podczas driftu. Przedmiot pozwalający odnowić nitro po zderzeniu z policją. Przedmiot powoduje odnowienie nitra dzięki unikaniu bliskich zderzeń samochodów. Nie. Przedmiot powoduje odnowienie nitro podczas jazdy pod prąd. Przedmiot pozwalający odnowić nitro w strudze coś tam tego. Przedmiot redukujący czas potrzebny na pompowanie opon.
Przedmiot zwiększa mchę. Przedmiot zmniejsza uszkodzenia, które pojazd otrzymuje przy zderzeniu. Dobra, teraz to i czy to. Napiszcie, czy zwiększenie uszkodzeń, czy zmniejszenie uszkodzeń. Napiszcie w komentarzach. A tak to samochód jest git. Do następnego odcinka.